Warta, warta, hej! Klubu. Sponsor tytularny to jest z jednej strony dla nas zaszczyt, ale również odpowiedzialność. Chcemy być klubem coraz mocniejszym. Chcemy Was cieszyć swoją grą, ale myślę, że ten sezon, który debiutujemy w europejskich pucharach, będzie również szansą na pokazanie w Europie, jaką siłę wspólnie tworzymy. Nie tylko zawodnicy na boisku, ale przede wszystkim również sponsorzy, którzy bardzo mocno się udzielają i sympatyzują, ale przede wszystkim ci kibice, bo to dla Was. Po pierwsze chciałem podziękować za przybycie. Zawsze Państwo będziecie mile widziani tutaj. Myślę, że jak patrzymy, dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla zawierciańskiej siatkówki, w moim przekonaniu. Dlatego, że będąc w CMC Poland, jest największym pracodawcą tutaj. Myśmy wspierali i wspieramy i będziemy wspierać lokalne inicjatywy. I powiem tak, w momencie, kiedy prezes pojawił się i zaproponował współpracę, to ja powiem tak, to była łatwa decyzja. Tak? Dla nas jest to zaszczyt, że możemy spełniać nasze wspólne marzenia. Ja bym powiedział tak, to jest ogromna szacun też dla władz klubu za to, co zrobiły do tej pory, bo żeby zrobić w ciągu kilku lat czwartą drużynę w Polsce, a te miejsce to jest ogromny szacun. Próbowaliśmy sondować, była ogromna rola naszej szefowej kadr, pani Barbary Kalety, że ona do mnie przyszła i powiedziała, no, musimy. Tak, nie ma innej opcji, to musimy w to jak gdyby wejść, tak? No, ponieważ w zarządu u nas ma pełne zaufanie, to jak powiedziała, że musimy, no to musimy. Tak, chcemy więcej sukcesów i po to też jak gdyby wspieramy, ale też znamy swoje ograniczenia kompetencyjne, także nie będziemy się mieszać tam, gdzie nie mamy kompetencji. To też jest jak gdyby ważne w stanie dać dodatkowo do klubu, to jest też stabilność finansową, która jest w każdym przedsięwzięciu bardzo jak gdyby ważna. Myślę, że prezes Kozicz już powiedział właściwie wszystko, co miało być powiedziane, więc ja może tylko dodam, że dla CMC generalnie sponsorowanie naszego klubu siatkarskiego jest ogromnym zaszczytem. Bardzo się cieszymy, że możemy brać udział właśnie i być sponsorem tego lokalnego klubu. Przy naszym wsparciu wszystkich pracowników, że przynajmniej na poziomie europejskim zadebiutujecie Państwo na bardzo dobrym poziomie i liczymy na tytuł mistrza Polski, tak? Widzę. Jedną taką rzecz, że ponieważ no, u nas kapitał jest amerykański, tak? I
Tam jest bardzo silne takie podejście, że się podąża za zwycięzcą. Tak? Także to jest jeszcze jeden z dodatkowych powodów, dlaczego żeśmy się przyłączyli do zwycięzcy. Dziękuję. Przede wszystkim oczywiście dziękuję za liczne przybycie i dziennikarzom, ale też byłem kibica. To, że śmialiście się z mojej miny, kiedy wjeżdżałem na parking, to z tego powodu, że ja przez te lata już nie wygrałem. Dziękuję zarządowi Stacji Poland, na czele z panem prezesem za zaufanie. Ale domyślam się, że relacje klub miasto są nadal, nazwijmy to takie, delikatnie mówiąc, napięte, tak? Czy nie? Faktycznie miasto to jego mieszkańcy. W związku z tym, jak pan pyta o relacje klubu z miastem, to one są idealne. I to mieszkańcy miasta, którzy stoją za panem, są tego dowodem. Tak? Jeżeli traktować Radę Miejską jako przedstawicieli mieszkańców, to te relacje też są idealne. Nie ze względu na jakieś wzajemne sympatie, tylko dlatego, że członkowie Rady Miejskiej wsłuchują się w głos swoich wyborców i też są mieszkańcami miasta. Który potwierdza ważność umowy, podpisanie na 3 lata. CMC wesprze finansowo Grajską Licerzy, zaś Euron Wirtu będzie promować firmę CMC Poland. Jeszcze mam taki drobną symboliczną koszulkę na ręce prezesa Kozicza z jego nazwiskiem i... Ja na meczu już byłem. Ale teraz będzie koszulka! Do wykorzystania. Trzeba się pokazać teraz. Ja bym powiedział tak. Ze mną zawsze są trudne negocjacje, ale chyba powiedzą koledzy, że były łatwe, tak? Nie. Dziękujemy bardzo. Tak jak w biznesie, tak jak w rodzinie, wszędzie zaufanie jest bardzo ważne. Tak? I tu osoby, które prowadzą ten klub, tutaj do prezesa, ale też do współpracowników, robią to super profesjonalnie i to oprócz... I za to chciałem podziękować i ja jestem przekonany, że największe sukcesy są przed nami, dlatego chcemy być na tym zwycięskim koniu. Dziękuję. Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłaś, nie zapomnij, gdzie się narodziłaś, bo w Kibicach jest siła zaklęta, więc pamiętaj, warto ma. O kolorze żółtym i zielonym, o symbolach zamku i korony, bo w Kibicach jest siła zaklęta, więc pamiętaj, warto ma. Aby zacząć nosę dla każdego, dla zwycięstwa i kibica swego, bo w Kibicach jest siła zaklęta, więc pamiętaj, warto ma.